relax. Take your time. Cześć, z tej strony Manty, a przed wami kolejny odcinek z World of Warships, w którym znowu powalczymy New Yorkiem. Tym razem jednak już z pełnym ulepszeniem zarówno kadłuba, układu kontroli ognia, jak i silnika. No i teraz zdecydowanie ochrona przeciwlotnicza jest o wiele lepsza. Już kilka samolotów udało mi się zestrzelić. No i zobaczymy, czy ogólnie statek zaprezentuje się lepiej po tych ulepszeniach. Także przechodzimy do portu, bitwę i widzimy się po ekranie ładowania. No i jesteśmy, mapa to dwaj bracia. Okręty przedstawiają się następująco. Mamy po jednym lotniskowcu w każdej drużynie, cztery pancerniki, dwa niszczyciele i raz, dwa, trzy, cztery, pięć krążowników. Także może być to całkiem ciekawa rozgrywka. Jest dużo krążowników, pancerników, tylko dwa niszczyciele i jeden lotniskowiec, więc myślę, że to może być ciekawa gra. No i dobra, przejdziemy do rozgrywki. Dam troszkę widok, rozejrzyjmy się, jak będą nasze statki. Wszyscy bardziej skłaniają się ku punktowi A, ale ja myślę, że punktu D nie ma co porzucać. Trzeba zrobić lekki zwrot. Myślę, że ten Wyoming może popłynie mi, pomoże. Okej. Okay. Ci to tutaj chyba płyną do tej przełęczy. Inaczej tego nie widzę. No i robimy zwrot dział w drugą stronę, ponieważ będziemy napływać właśnie lewą stroną. Trzeba obrócić działa na lewo. Myślę, że tak już tutaj się wpasujemy, jakby się wpasować właśnie między te dwa. Między te dwie skały to by było fajnie. Dobra, pójdźmy na razie tak. Działa powoli się obracają. Czemu? No i mamy 18,5 węzła. Jeszcze możemy szybki rzut oka na mapę puścić. Już zaczęli przejmować mapę. Nasz team. Ach, dobrze, to nawet nie będę sam tutaj z tej strony. Nawet nie będę sam tutaj z tej strony. No dobra, dobra, to nie wygląda źle. Wygląda nawet dobrze. Tylko myślałem, że ludzie będą płynąć tutaj. A nikt tu kurde nie płynie, no kurde, nikt tu nie płynie. O, już pierwszy ogień tutaj poszedł z Clevelanda. Nie ma sensu nawet, żebym tutaj jeszcze. Ja to bardzo dostanę, trafi w ogóle? Już pożar od raz. Ach, tak nie lubię, jak komuś tak właśnie siądzie. Że niby trafił. A pociskami chyba trafił? No chyba dwoma. Czy nawet jednym i już od razu pożar. No nie lubię, jak komuś tak to się takiego farta ma. Myślę, że to był chyba zły strzał, chociaż... Gówno nic nie trafiłem. O kurde, tutaj trzeba się teraz złożyć ładnie. Okej. Jakie odbicie. No i teraz będziemy robić to zwrocie dokładnie. Strzał. Nie zdążymy, nie zdążymy. A i działa się jednak powoli, obracają bardzo powoli. No i po ulepszeniu kadłuba faktycznie jest mniejsze prawdopodobieństwo na pożar, bo jednak za każdym razem wtedy mi się podpalał statek bez tego ulepszenia kadłuba, a teraz jest zdecydowanie lepiej. Wszyscy będziemy fraga.
No nic nie trafiłem, serio. Co, jaka bieda. No... No, no, no nie wierzę, no po prostu... Takiego cela nie mieć... Takiego cela mieć to jest po prostu... No ja nie wiem. Samoloty na mnie nalatują? Nie, są daleko, okej. No nie wierzę, jaki pech. Oj, coś czuję, że to nie będzie jakaś świetna rozgrywka. A teraz też w ogóle chyba pojechałem po błędzie. Zdecydowanie. No dobra, kręćmy tam. O, shit. Zacznijmy kręcić na tą stronę. Jeśli się uleczmy do fulla. Dobra, 4-0. Trzeba chyba wracać w drugą stronę. Trzeba na to depłynąć. No i dobrze. Już nie zdążę wycelować. Tak, tutaj trzeba zatopić. Jest mało. Ale nie, on nie płynie na full prędkości. No w końcu pierwsze trafienie, no co prawda tylko 2-4, ale w porównaniu do tego, jak zacząłem ten mecz, to naprawdę pożal się Boże. Straszne. Było po prostu straszne. Chciałem przestrzelić przez tą wyspę? Nie wydaje mi się. Zajmowanie strefy. W ogóle zmienili. Zanim zacząłem nagrywać, była aktualizacja 700 mega i jeszcze jakiś tam pakiecik 40 megowy. O, i zaczął akurat zwrot. I widzę, że zmienili pasek, ale zmienili też dostosowywanie przeciwników do poziomu twojego okrętu, więc teraz już nie może być tak, że są dwa jakby. Dwa poziomy wyżej nie możesz spotkać statku, tylko można spotkać statek maksymalnie jeden poziom wyżej i jeden niżej, więc... A ostatnie mecze miałem takie naprawdę, że to jest... Mój statek to jest klasa piąta, okręt, znaczy New York jest klasa piąta, a ja walczyłem z siódemkami i to naprawdę było strasznie ciężkie. Zawsze się denerwowałem, bo... Praktycznie wchodziłem do gry z kilka strzałów i zaraz mnie... Ale teraz już to poprawili i myślę, że będzie dobrze już teraz. O, no i proszę, 4 trafienia na 6 pocisków chyba. Więc nie jest źle. Poprawiłem się trochę. Trzeba z tą wyspą lekki zwrot zrobić i spróbować zrobić zwrot od tych pocisków. No nie wiem, czy ten zwrot dużo dał, ale... Można sobie wymawiać, że dał dużo i super uratował mnie w ogóle, ale chyba nie. Chyba nie. O, jakie jest złej pozycji dla mnie do szczelania. Strasznie zła pozycja. No ale 2 trafienia wyszły, więc jest fajnie. Teraz jest troszkę lepsza pozycja dla mnie. I czy to wykorzystam? Czy to wykorzystam? Proszę, podpalenie nawet siadło. Elegancko. Tutaj można patrzeć drugiego heala. Ale robimy zwrot, 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 zwrot. Jeszcze. Jeszcze do końca. Pyk, pyk, pyk. I na zero. Dobra. Myślę, że taki to będzie ok zwrot. Zobaczymy, co teraz z tego trafi. Proszę. Coś weszło. Prawda, to lekkie uszkodzenia wszystko od niego jest chyba. No, ale zaczęło wchodzić przynajmniej. No.
No jeden wszedł niestety tylko. Jak to w ogóle sytuacja wygląda? O kurde! O kurde! Zaraz tu torpedy będą leciały w moją stronę. Ani! Jednak dobrze się rozejrzałem. Jednak to był dobry pomysł, rozejrzeć się. Zawsze trzeba się rozejrzeć. Zawsze! No, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Jeszcze te samoloty nie wiem, czy lecą na mnie. Ale no chyba na ten krążek tutaj to lecieć. Chociaż lecą na ten krążek chyba. Dobra, myślę, że możemy z powrotem zacząć ostrzał tego Warspite'a. Serię. O, no i od razu tutaj widać, jakie strzały są. O, dwa trafienia, jedno podpalenie, kolejny interwent. No właśnie tak się obawiałem tego. Ach, udało się. Elegancko. Dobra, szybko, szybko, żeby nas nie zalało. Sporo trafiła. Dajmy jeszcze strzały do tego. Coś wejdzie. No i trzeba się zemścić tutaj na tym niszczycielu. Ohoho, nawet fajnie wyszło. No i teraz tylko, że tego, no, tego minęka ciężko będzie wybrać. No ale zemsta musi być. Nie można takich rzeczy ruszyć błazem. Oj, nie można. No kurde, przyfarcił gościu, przyfarcił, no, ale zajmiemy teraz punkt D. Bo nie mają punkt C, oj, chyba niestety to będzie porażka. Chyba niestety to będzie porażka. Ja trudno się mówi. Ty jeszcze mnie atakujesz, jak ja cię odpuściłem, a ty jesteś na takim małym ilości, na takiej małej ilości życia. No po prostu nie wiem, dlaczego podpisać na siebie wyrok. Tutaj jest jakiś akurat. Trzeba dojść strzał na 16 km. No nie, to nie jest dobry pomysł. Myślę, że lepszym pomysłem będzie... tutaj zwolnienie ustawienie się od tego koleżka albo tego Feniksa. No to będzie fajna opcja. Się ustawić tu pod niego. Torpedoes to starboard. Ale zaraz dostaniesz serię, stary. Ale dostaniesz serię. Bo jest, już możesz się żegnać. Już mam nadzieję, że pożegnałeś się z rodziną, ze wszystkim. Ale... no, dostał swojego. No, no, dobra, 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 bo tutaj... no to już... co najlepsze zrobiłeś, muszę powiedzieć? Chociaż ja właściwie... miałem gościa na tym. Miałem gościa jak na talerzu. I tak to zepsułem, bo sobie... za bardzo zacząłem skręcać, nie mogłem serii z tym... oddałem tylko z przedniej. Z trzech dział oddałem, a mogłem z pięciu. Jeszcze tak... ach, kurde, no tak zepsuć. No spalę się ze wstydu po prostu. Można powiedzieć, że spalę się ze wstydu. No dokładnie, spaliłem się ze wstydu. Ale i tak byśmy to nie wygrali. 948. Nam zostały dwa Wyomingi i lotniskowiec. O, bez szans.
Jeszcze teraz przyjmuję D. W ogóle słabo. Słabo. No cóż, no. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze. Komentujcie to, co wam się podobało, co wam się nie podobało. No jeżeli chcecie więcej, no to zapraszam do subskrypcji kanału. No i do usłyszenia w następnym odcinku z World of Warships albo w następnym odcinku z czegoś innego. Trzymajcie się, cześć! Despite the heat, it will be alright.